Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców miesiąca, ulubieńców listopada. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, bo ja się naprawdę bardzo cieszę. A dlaczego, to powiem Wam we vlogu, zobaczycie, naprawdę jest się z czego cieszyć. O, dobra, przechodzimy do rzeczy. Pierwszą rzeczą jest spray nawilżający do ciała z wazelin. Ja mam go w tej wersji z aloesem i po prostu ten spray jest idealny i ratuje moje życie po każdej kąpieli, bo nie muszę się babrać z tymi gęstymi balsamami do ciała. Szybko się wchłania, ładnie pachnie, łatwo się rozciera, nie potrzeba go dużo. Mam go już miesiąc, a chyba nie jestem nawet w połowie, więc całkiem spoko. Ale ja go kupiłam w Biedronce, więc Biedronce był tańszy oczywiście. A normalnie chyba kosztuje 15 w Superfarmie albo coś takiego, więc polujcie w Biedronce, może będzie jeszcze. Kolejną rzeczą jest krem pod oczy z firmy La Roche-Posay. To jest Hydra Fast Intense Yeux. Nie wiem, jak to wymówić. No krem nie jest drogi, bo... Znaczy nie jest drogi, nie jest tani, bo to jest 40 zł za 15 ml kremu. Ale jest naprawdę wydajny, bo mam go już wrześniu, październik, listopad, 3 miesiące i jeszcze mi się nie skończył, więc całkiem super. Nie podrażnia moich oczu, bardzo fajnie je nawilża i mimo teraz, że używam jeszcze takiej odżywki do rzęs, o której Wam też kiedyś tam opowiem, to po prostu on jest świetny, sprawdza się świetnie, nic nie robi złego, fajnie nawilża, nie mówię, że redukuje zmarszczki czy coś, bo to nie po to go kupiłam, miał mi nawilżyć oczy i to robi. No i co, ja ogólnie lubię firmę La Roche-Posay, ale teraz jak przeszłam na kurację antytrądzikową, to muszę sobie kupić jakieś mocniejsze kremy nawilżające, bo moja skóra prosi się aż o nawodnienie i muszę o to zadbać, więc niedługo idę do Superfarmu, czy tam do Hebe, czy do Rossmana, gdziekolwiek i po prostu kupuję wszystko, co nawilża i nie zapycha i będę testować i dam Wam znać. I kolejną rzeczą jest olejek do twarzy z firmy Rossa. Jest to Yacht Return. Ten olejek jest świetny, ja go używam codziennie na noc, na skórę, on bardzo pięknie nawilża. Boże, jaka skóra jest później po nim rano rozświetlona, nawilżona, taka wiecie, pełna blasku i żywa, no po prostu cudo. On kosztuje 40 zł. Tutaj jest 12 ml, ale po prostu powiem Wam, że się opłaca, bo dajecie sobie tylko 5 kropelek tego olejku. On jest bardzo wydajny, pięknie pachnie. Oczywiście zapach znika, nie, że ten, że trzyma się cały czas, ale co, i nie zapycha, nie zostawia takiego tłustego filtru na twarzy, tylko bardzo ładnie się wchłania. Jeżeli ktoś chce, może sobie coś nałożyć na twarz, ja po prostu nakładam ten olejek i tylko ten olejek. Też może spróbuję olejek krem, zobaczymy jaki będzie efekt. I jestem mega, mega zadowolona i mogę Wam go serdecznie polecić. Kolejnym moim ulubieńcem miesiąca jest kolejny krem z La Roche-Posay. Posay, jakkolwiek. To jest ten Hydra Fast Intense Leggere, to jest do cery tłustej i mieszanej. No i niestety ten krem, no nie jest wydajny, ale jest świetny. No i jest trochę drogi. Ale i tak jest moim ulubieńcem. Bo świetnie nawilżał moją skórę, sprawdził się wrzesień, październik. Wrzesień, październik, no już listopad nie mówię, bo tam w listopadzie to już była taka resztka. I ciężko było go wycisnąć na końcu. Jak widzicie tutaj na tej pompce. Tutaj, on strasznie tutaj tak osiada i ciężko cokolwiek z niego wcisnąć, bo nie trzeba cały czas tubkę tak trzymać, bo inaczej nic z niego nie wyjdzie. To jest właśnie minus tego opakowania, też jest też higieniczne przez to, że ma pompkę. No ale, no starczy mu 2 miesiące i dla mnie jedna pompka to było za mało, musiałam używać dwóch. Krem bardzo fajny, bardzo przyjemny zapach, szybko się wchłaniał, bardzo dobrze spisywał pod makijażem, nie rolował się. Nie zapychał mojej skóry, więc to jest super, bo ja lubię te produkty i wierzam, że on mnie nie zapcha i mnie nie zapchał. Kolejnym moim ulubieńcem jest maseczka do twarzy. Niestety ta maseczka już się skończyła, ale to jest taki wielki płat, którą się nakłada na twarz. Jest to maseczka, która wygląda tak. Jest to maseczka z Lomi Lomi, aloes, maska nawilżająca, seria na każdy dzień tygodnia i to poniedziałek. To po prostu były takie, wiecie, serię na każdy dzień tygodnia, typu w poniedziałek aloes, we wtorek pomarańcza i tak dalej. I cena to chyba 6 zł w Hebe, ja ich kupiłam w Hebe. No i ta maseczka była świetna, po nim moja skóra była taka szczęśliwa, że tak powiem, i wypoczęta, i nawilżona, i miła w dotyku, że po prostu mogłabym kupować ją codziennie, używać codziennie, ale niestety 6 zł za jedną maseczkę to nie po drodze mi.
No ale, no i jedną wadą tej maseczki właśnie też było to, że ona jest robiona chyba, nie wiem, na dwie twarze w jednej, bo po prostu ja się topiłam w tej maseczce, po prostu była na mnie za duża. Miałam tutaj, moja maseczka kończyła się tutaj i kurde, no nie wiem, a usta się tutaj robiły. No to, no cóż. I tak kochani, to było na tyle z ulubieńców kosmetycznych. Może wam coś się spodobało, może coś testowałyście fajnego, coś godne polecenia. Boże, mi się język cieplącza. Zapiszcie mi w komentarzu, co uważacie, co wam się sprawdziło. Może miałyście coś z tego, a może macie coś nowego, które, co mogłam przetestować i polecacie mi to. No nie wiem, dajcie znać, jak wam się podobał filmik. Kliknijcie kciuka w górę, zasubskrybujcie, jeśli wam się podobało. I do następnego razu, pa pa!